Szalone Nero. To jest kolejny odcinek w naszej serii LEGO Star Wars The Complete Saga, odcinek czwarty. To już ostatni będę cię nagrywał, bo troszeczkę się już zagrałem w to LEGO Star Wars The Complete Saga. Coś się odgrać. Dobra. Znowu się zaczął. A nie, nie. Odcinek pierwszy. Jej. To jest... O, dobra, już enter. To też troszeczkę dłużej ładowało to enter. Nie wiem, w tym poziomie też się dłużej ładuje. Przecież tak jest u mnie. Czyż nie fajny jest ten srebrny statek? Według mnie jest epicki. Nie, rozwalił się... nie wiem, silnik, o, dobra. To jest już też silnik. Trzeba iść do sklepu miejscowego. Tutaj jest... taki gościu. 500 centów to bardzo dużo. Jej, a to jest młody Anakin Skywalker. Pokazuję im konkurs za 500, który można wygrać 500 centów. Tak. Znaczy według mnie to jest ten, konkurs. Po prostu zrobiłem te kwitki. Te w tle, to nawet w krawędzu był. Nawet Anakin Skywalker tam był. To jest dziwne, ludzie, to jest dziwne. Dobra, ścigamy się. Nie ma co. Czas na walkę epicką. Czas wygrać ten wyścig. Jej, uwielbiam te levele z jakimiś pojazdami czy samolotami z LEGO Star Wars. Muszę się tym starym, czyli The Complete Saga, a w trójce je nawidzę. Jej, mini hit. To będzie nam łatwo zdobywać mini hity. O nie. Tuska na liderzy. Są posłańcy Tuska! Ała, ała! Nie palić. No już mam jedną serię tylko. Dobra, drugi miniki. Tam był trzeci, widziałem, ale chciałem się po niego specjalnie. O, jest czwarty. Chciałem się... Znaczy trzeci. Nie chciałem się specjalnie po niego iść. Dobra. Czwarty miniki. I tam już na nas czeka piąty. I piąty. No i zobaczę chyba wszystkich, choć na pewno, bo tam jest jeden za specjalny, który zdobył 9, ale nie wiem, czy będzie mi się chciało specjalnie po 9 iść. Nie wolno oszukiwać. Ten najgorszy w takich coszkach. Tam minikit minąłem, wiem. O, i to jest minikit, ale tutaj trzeba mieć samolot samolot imperialny. A to jeszcze nie czasy Imperium tutaj są. Więc takiego statku jeszcze nie posiadam. O nie! Źle to szybko znowu pojechałem. Dobra, teraz pytanie do Dominikita. Okej. Można dążyć dalej. Pochwałę! Prawdziwy Jedi! Jej! Przecież przed nami nasz cel. Musimy uprzedzić. Ten gościu, który nie pamiętam, jak się nazywa. No dobra, teraz ostateczny... taki ostateczny... nie wiem... kółko. Tak można powiedzieć. No tak, obroniły takie kółka, prawda? Ale poziom z pierwszej części... czy minik w ogóle... LEGO Star Wars jedynki jest tutaj trudny, tutaj jest na czas to wszystko. I ten poziom występuje nadal z tego strony Complete Saga jako dodatkowy. Dodatkowo będę przechodził pod koniec całej serii, mi się wydaje. Jesteśmy pierwsi, ludzie. Może utrzymamy to. Chyba. A, spokojnie, wygramy. Chyba jeszcze te wyścigi nie są takie trudne. Wyścig po speed jest trudniejszy. Nie złapiesz, nie. Jestem za szybki. I tak, 350 centy jest nasze. Jej. To jest najdziwniejsze, wygrywa i wyciąga... Znaczy 500 centy, przepraszam. I wyciąga od razu z kieszeni, lol. Okazuje się, że Anakin miało je od początku. 500 centów. Dobra, czas.
od teraz bierze man, od teraz Anakin Skywalker będzie występował w naszych przygodach. Jest fajnie. Welcome, please, please play Unlocker. Tak. Dostajemy Anakin Fold. Czyli ścigać Anakina. Prawdziwy Jedi. 100% oczywiście. Oh yeah. W tym poziomie było bardzo łatwo zrobić. Monetek dużo, dużo, dużo. Będziemy mieli 200... Znaczy 130 i 330. Dobra, fajnie. Miniki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I to jest, to są cząstki ścigacza tego złego, którego ścigaliśmy. Dostajemy się 2 złote kostki za ukończenie poziomu i prawdziwego Jedi. Tak, ja jestem Nero, dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał i na razie, do zobaczenia.